Aleksandra Mikołajczyk, kłaniam się i zapraszam na prognozę pogody na jutro. Zapowiada się na kolejny upalny dzień. Zwrotnikowy żar napływający z nad północnej Afryki i Bliskiego Wschodu będzie podkręcał temperaturę przynajmniej do piątku. Do tego sporo słońca w naszych prognozach. Prawie w całym kraju bezchmurne niebo. Dopiero po południu, ale tylko nad Beskidami i nad Tatrami zaczną pojawiać się chmury, z których popada przelotny deszcz, może również niegroźnie zagrzmieć. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 30 stopni na północnym wschodzie do 33 w centrum i na zachodzie. Nieco chłodniej będzie jedynie nad samym morzem i na przedgórzu, tam od 25 do 29 kresek. A teraz już Dolny Śląsk. Noc pogodna, bez opadów i ciepła, z temperaturą od 17 stopni w Płocku do 19 w Legnicy i we Wrocławiu. Jutro od rana pełne słońce i tak będzie przez cały dzień. Mimo pięknej pogody w godzinach popołudniowych lepiej jednak zostać w domu, bo znowu będzie upalnie. Na termometrach zobaczymy od 29 stopni w Płocku do 32 w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe wyniesie 1003 hektopaskale, wiatr południowo-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany, wiometr do południa korzystny, a później upał zdecydowanie może pogorszyć nasze samopoczucie. Warunki na drogach oczywiście bez zarzutu. To tyle o pogodzie, miłego wieczoru Państwu życzę i do zobaczenia.